kwestię, bo część osób tak jakby wyobraża sobie, że w Bibliotece Kaszubskiej to my będziemy robili na 200 osób. Nam sala główna pomieści 25 osób, 25 widzów. 16 krzeseł mamy w meblach, tak jakby zaplanowanych, do tego mamy trochę tam swoich, nie? Ale dobrze, tak, ja nie wiem, ja osobiście uważam, że my musimy iść też te kameralne, nie w tylko w te wielkie, takie duże, szumne, bo... Znaczy, no tylko mówię o przestrzeni, 220 no. metrów na dwóch poziomach, do tego sala główna, tak. gdzie jest lada, książki i tak dalej, 16 fajnie, krzeseł, ja 25 osób max, nie? Więc my tam otwarcie planujemy zrobić na pewno w trzech turach, czyli turę samorządową, turę biblioteczną i turę dla mieszkańców. No bo inaczej, jak wszystkich tak jakby na jedną godzinę zaprosimy, no to skończy się tak, że przyjdzie 120 osób i z tego 80 będzie stało pod biblioteką. No ale tam plac przerwiję. O właśnie. Tam ołtarz postawię. Plac wolności jest bardzo fajny. Leszcie. Dziękuję serdecznie. Czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania do naszego pana Dariusza? Nie, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze mamy sprawozdanie z Miejskiego Domu Kultury. Z tym, że nie ma, dzwonił do mnie pan Michał Gaj. Będzie na pewno w czwartek na naszej sesji, gdybyśmy mieli jakieś pytania. Ja Państwu na pewno nie odpowiem, jeżeli byście mieli jakieś skomplikowane, bo każdy z nas dostał. Ja też tak myślę. Każdy z nas się zapoznał, jest to bardzo ciekawe. Chociaż jak to mówię, zawsze lubię posłuchać Też by chcieli pieniądze na utrzymanie. Ale oczywiście, że tak, jak najbardziej. Czyli teraz jeszcze, drodzy Państwo, punkt 7, sprawozdanie z działalności komisji. Też Państwo otrzymaliście. Czytaliście. I ja Państwu nie będę tego czytała, bo to jest strata czasu, bo każdy z Was się z tym zapoznał. Chociaż ja mają przewodniczący też słuchać. Dziękuję. Dzisiaj mam jeszcze głos. Ja mam jedną rzecz, tak, bo zapomniałem tak powiedzieć, ale tak z mojej perspektywy rocznej, ostatniej, jeśli chodzi o Bibliotekę w Rumi, to co tak jakby Bibliotekę w Rumi trochę dusi, to jest struktura własnościowa obiegu. Bo w bibliotece jest tak, dzierżawiona biblioteka od spółdzielni mieszkaniowej, tak. dzierżawiona biblioteka od Państwowej Kolei, wcześniej była od parafii kościelna, jedyna własnościowa biblioteka jaką mamy to jest biblioteka teraz Kaszubska. Jakby spojrzeć na koszty tych bibliotek, to Biblioteka Kaszubska, mimo że ma 220 metrów, będzie biblioteką niezwykle tanią w utrzymaniu, bo tak jakby no wiadomo, że tam jest zupełnie inny, tak jakby i te czynsze, i te opłaty, i tak dalej, więc to ja nie widzę takiego możliwości, żeby iść w jakąś stronę ten, ale na przykład Janowo, kierunek taki, żeby próbować ten lokal, nie wiem, czy przejąć, odkupić, cokolwiek, to... No ja nie, znaczy nie chcę tak, jakby się podobał, się o tym nie znam, nie chcę znikać tak jakby w te kwestie, tylko mówię, gdzie tu leży tak naprawdę jakieś tam możliwości, to przekształcenie strukturalne własnościowe bibliotek na biblioteki raczej takie, które są własnością nas jako instytucji, to jest najlepszy kierunek, bo wtedy my jesteśmy jedynym dysponentem tej przestrzeni, bo przy dworcu nie ma szans, no bo wiadomo, że jest rynek strategiczny i tak dalej, nie? Natomiast w przypadku filii, no to w przyszłości, jeżeli byłyby planowane jakieś inwestycje, to byłby moim zdaniem bardzo dobry kierunek, jeżeli to biblioteka przejmowałaby te nieruchomości na własność i biblioteka byłaby jedynym dysponentem, a nie na zasadzie dzierżawy czy wynajmu, bo to jest po prostu na dłuższą metę nieopłacalne. Także to dalej jesteśmy właścicielem tam przy 10 tej biblioteki. No i też jest bardzo tanie, nie? Tak. Tak, znaczy tam to znaczy szkoła, nie? A my dzierżymy od szkoły, no ale to wiadomo, że to jest... Nasz budynek. Po kosztach. Ale jako biblioteka, no to wiadomo, że nam w bibliotece najbardziej opłaca się mieć lokale własnościowe, czy takie, które nawet nie miasto, tylko my jesteśmy właścicielami, jako samodzielny podmiot trafią w ogóle. Bo tak też może być, biblioteka jest w zasadzie niezależna od organizatora, tak jeśli chodzi o próbę prawną, nie jesteśmy jak szkoła. Więc możemy prowadzić działalność gospodarczą, kupować lokale, sprzedawać lokale. Więc tutaj tylko taka uwaga, jakby w przyszłości, jakbym miał do czegoś dążyć, to próbowałbym raczej chociażby Janowo pomyśleć, jakby to zrobić, żeby ten lokal może w przyszłości miasto odkupiło nasz biblioteki, czy my odkupimy oczywiście przez parki. No nie wiem, to by się zmieniło. Myślę, że tak. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, kto jest za tym, abyśmy przyjęli sprawozdanie działalności Komisji Kultury za okres od lutego do lutego 2023 roku. Dziękuję serdecznie, jednogłośnie.
I drodzy Państwo, w punkcie 8 chciałabym, żebyśmy wysłuchali jeszcze naszej pani naczelnik, bo pani Ania chciałabym, żeby zabrała głos w kilku tematach. Pani Anio, to jest. Dziękuję bardzo. To ja przede wszystkim chciałabym jeszcze, może już mamy 2023, wrócić na chwilę do ubiegłego roku i też powiedzieć o gali kultury, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, bo myślę, że to też jest krok w dobrą stronę i to, że ta gala się odbyła, mogliśmy podziękować i podsumować pracę tego środowiska kulturalnego, które jest na terenie Rumi, ale przede wszystkim też pokazać mieszkańcom, artystów, osoby, które tworzą tą kulturę w mieście. I na pewno już po tej gali widzimy, że jest taka aktywizacja też osób, które o niektórych wzajemnie o sobie nie wiedziały, gdzieś ta możliwość integracji, spotkań, rozmów tam, ale na pewno też widzimy po rozmowach z naszymi jednostkami, czy Stacją Kultura, czy z Miejskim Domem Kultury, że na pewno przy okazji kolejnej gali, która planowana jest na przyszły rok, pojawi się jeszcze większa liczba osób, które będą dominowane w poszczególnych kategoriach, czy będą zgłaszane do poszczególnych kategorii. I to myślę, że jest też duży sukces, tak można to powiedzieć. Ja też z góry tu dziękuję za wsparcie przy tym projekcie i mobilizacji do tego, żeby to wydarzenie mogło się odbyć. Natomiast jeśli chodzi o ten rok, to tutaj już Darek wspomniał o cenach książek. My co roku staraliśmy się jakieś publikacje wydawać. W ubiegłym roku to była ta książka historyczna autorstwa Darka. W tym roku pojawił się album z aparatem po Rumi. To jest album fotograficzny, który jest podsumowaniem prac tej grupy amatorskiej naszej na Facebooku, która liczy już ponad 3,5 tysiąca członków. 3 lata temu dopiero powstała, więc bardzo prężnie się rozwija, tych zdjęć tam przybywa, nie ma dnia, żeby nie trafiły jakieś zdjęcia. Co roku organizujemy wystawy plenerowe tej grupy, w tym roku wydaliśmy ten album, ale też przy okazji też powiem, że chcielibyśmy, żeby co roku powstawała jakaś publikacja, natomiast ceny papieru po prostu poszybowały bardzo mocno w górę. Już nawet dodrukowanie książek, które powinno być z reguły tańsze, jest tak naprawdę na tym samym poziomie, co wydanie książki, a nawet przy niektórych wycenach gdzieś tam widzieliśmy, że nawet i może większe niż wydanie takiego nowej pozycji. No ale na pewno będziemy chcieli to gdzieś też utrzymać. Ten album na razie jest w naszych zasobach. I jest wykorzystywany w celach promocyjnych, ale też na pewno dla tych fotografów, amatorów to też jest dodatkowe wsparcie tej dziedziny i gałęzi kultury, bo to też na pewno w jej skład wchodzi. Oczywiście jest ta książka, którą wydaliśmy tutaj też we współpracy ze Stacją Kultura. Jest możliwość zakupu tej książki, czyli to nie jest tylko na potrzeby wewnętrzne, promocyjne i dla wsparcia dla miejskich jednostek, ale też pojawiła się możliwość zakupu i z tego też nasi mieszkańcy chętnie korzystają. Jeśli chodzi też o takie bieżące sprawy, to jesteśmy obecnie w trakcie konsultacji społecznych odnośnie ustanowienia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Kto z Państwa jeszcze nie wziął udziału w tych konsultacjach, to zachęcam i zapraszam. One potrwają do 3 kwietnia łącznie. Odbywają się i stacjonarnie w 5 punktach i można to też można zagłosować też elektronicznie. Bardzo prosty formularz, dosłownie kilka sekund i głos jest oddany. To jest też panel konsultacji, który my będziemy na pewno rozwijać. On został uruchomiony na te konsultacje, ale za pośrednictwem tej strony będziemy chcieli go wykorzystywać nie tylko do konsultacji, ale też do ankiet. My wcześniej ankiety przeprowadzaliśmy inną formułą, a teraz już będziemy mieć takie narzędzie dedykowane i to też nam będzie pozwalało odpowiednią statystykę zbierać. Nam bardzo zależy na tym, żeby słuchać mieszkańców, ich opinii, więc na pewno będziemy z tego narzędzia i rozwiązania korzystać, a teraz Państwa zachęcam, żeby brać udział w tych konsultacjach. Jeśli mowa też o konsultacjach, to o budżecie obywatelskim już wspomniałam, on rusza 1 kwietnia, potrwa do 30 kwietnia. Ja naprawdę bardzo zachęcam Państwo macie kontakt ze środowiskami, osobami, które działają w kulturze, żeby oni składali swoje projekty w ramach projektów prospołecznych.
Tam w puli na jeden wniosek jest 50 tysięcy złotych i to jest możliwość maksymalnie wydania książki, zrobienia wystawy, organizacji wydarzenia. Naprawdę warto, zwłaszcza, że przekrój tych projektów prospołecznych jest zawsze bardzo szeroki. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby środowisko kulturalne też się aktywizowało i swoje pomysły tam zgłaszało, bo na pewno warto. Jeśli chodzi jeszcze z takich projektów na ten rok, to na pewno będziemy kontynuować projekty związane z muralami i z estetyzacją miasta i będziemy kontynuować pracę na tych stacjach trafo, które szpecą nasze miasto w różnych częściach i chcemy, żeby te stacje się zmieniały. Też pytaliśmy mieszkańców o lokalizację. Mamy teraz takich 6 obiektów, które jest wymalowanych. Teraz mamy nadzieję, że uda się tych obiektów wymalować około 10. Pytaliśmy też mieszkańców, prosiliśmy o wskazywanie lokalizacji, też nam wskazali takie stacje. Teraz ustalamy kwestie z Energą, która jest właścicielem tych stacji i z artystami, którzy mogliby je pomalować, więc na pewno w tym roku mamy nadzieję, że będziemy oglądać tyle nowych obiektów i też się poprawi ta estetyka w mieście. Realizujemy projekt Rumiałczan Dzieci, teraz trwa konkurs plastyczny, do końca marca można składać pracę i na podstawie tych prac zostanie też wydany kalendarz, jak co roku zresztą, a w kwietniu rozpoczniemy konkurs literacki i te konkursy zawsze się cieszą bardzo dużą frekwencją. Mamy przewidziane nagrody, przewidziane też za udział nagrody, więc serdecznie zachęcamy, żeby zgłaszać przy konkursie plastycznym. Temat to jest spacer po Rumi. A jeśli chodzi o konkurs literacki, to w tym roku po raz pierwszy będziemy dopuszczać rymowanki i wiersze o Rumi, więc to też jest możliwość dla dzieci wzięcia udziału i wykazania się na tych dwóch płaszczyznach. Na pewno w okresie, jak już będzie ładniej, będziemy kontynuować wystawy plenerowe przy Miejskim Domu Kultury i na tych naszych większych terenach zielonych i wystawy fotograficzne, na pewno tej grupy z aparatem Porumi, ale też będziemy myśleć o tematach historycznych i będziemy na pewno kontynuować te projekty historyczne tutaj we współpracy z Darkiem. W zeszłym roku udało się pewne działania zrobić, w tym roku też takie planujemy. Przede wszystkim w tym roku mamy mocno tematycznie temat lotniska i to w ramach też projektu Rumia Oczami Dzieci. Dzieci zapoznają się z tym tematem, dostały od nas opracowania, jest możliwość skorzystania ze spotkania tutaj z Darkiem, ale też będziemy na przestrzeni ulicy Żwirki i Wigury, tam w zeszłym roku się pojawiły na tej ulicy tablice informujące o historii lotnisko, to udało nam się we współpracy zrobić, a w tym roku przybędzie tam dodatkowy element. Na razie to jeszcze niespodzianka, ale mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli się nim również pochwalić. No i też tutaj pracujemy mocno nad temat przyszłorocznej rocznicy, czyli tej pierwszej wzmianki o Rumi, tego 800-lecia i historycznie tutaj też ten temat jest na tapecie. No i oczywiście organizacja tych wydarzeń plenerowych też nad tym obecnie pracujemy i wakacyjnych, i tych, które odbywają się w drugiej połówce roku. Serdecznie dziękuję. A jeszcze mam pytanie do pana dyrektora, bo zapomniałem, tam z tymi cystersami, z tym szlakiem udało się, że tam przeprowadzić tą ulicę? Tak. Sprawdziliśmy to. Tam jest taki problem, bo polskim oddziałem zajmującym się szlakiem cystersów to jest Pelplin. W Pelplinie w zasadzie to umarło. Samo tak jakby wpisanie tego na szlak, to nie jest trudne. To się wysyła do Francji, jest taki specjalny program, 20 euro, to czy ileś trzeba zapłacić i ten. Tylko że teraz stwierdziliśmy, że poczekamy do 800-lecia i zrobimy to razem z koncertem, jakimś takimi rzeczami, więc tak jakby to trzymamy rękę na pulsie, już wiemy, jaki jest kierunek, ale też ze smutkiem przyznaję, że ten szlak cysterski w Polsce stracił ten impet, nie? Ten film kiedyś, jak to prowadzili jeszcze i tam były osoby, teraz tam ciężko się dzwonić do osoby, która się tym zajmuje, nie? Kiedyś były wydawnictwa, przewodniki, mapy i tak dalej, a dzisiaj jest taka stara strona jedna, ta właśnie chyba prowadzona, otrzymywana przez Pelpiniaków,
nic więcej. Ale widzę tu szansę, bo również może przyjąć do jakiegoś ducha nowego. No, wydaliśmy tą historię ukrytą w ruinach, fajną broszurę, działamy tam świeżo te ruiny. No trochę poza nami są kwestie infrastrukturalne, no bo wypadałoby coś tam z tymi ruinami zrobić, nie? Takie. Natomiast jeśli chodzi o działalność miękką, no to jak tutaj szansę, nie? Ale tak, sprawdziliśmy to, jestem ten. Myślę, że na 800 się to będzie fajnie, chcemy zrobić koncert, przy okazji mamy zespół z Deska, który gra pieśni cysterskie. Chcemy w ruinach zrobić koncert właśnie pieśni kościelnej cysterskiej, 17-wiecznej. To tak chcę promocyjnie ograć, że cystersi wracają czy dźwięki cystersów wracają do Rumi, może być z tego fajne wydarzenie. To problem tak z organizacją, no bo tam dużo ludzi na ten cmentarz do tego pieśni nie wejdzie, nie? No ale coś się wymyśli, może na siedzącym. Ale no jedzie go. Przy płocie. No to jest właśnie ten problem, nie? Jak to ugryźć? Gdzieś ludzie postali, nie? Jest miejsce po drugiej stronie u księdza na terenie. Na tym trójkącie. Między plebanią, a tam gdzie chodzi szlaki. No, ale to jest na kościele, na kościele, w środku, już bez cena. Nie było szlaku w tym kontekście. Puszka zginęła szlaki. Serdecznie dziękuję, pani naczelnik. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Dziękuję wam, drodzy członkowie. I zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.